Niedawno gościliśmy panią wojewodę tutaj na terenie powiatu wschowskiego. Było to związane z wichurami, które przeszły przez gminę Wschowa. Dzisiaj pani cel wizyty związany jest? Z kwalifikacją wojskową. To wojewoda przeprowadza kwalifikację wojskową. Oczywiście przy współudziale Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz starostów, burmistrzów, gmin, prezydentów. Dlatego korzystając z okazji z zaproszenia starosty, przyjechałam tutaj zobaczyć, jak ta kwalifikacja przebiega w powiecie wschowskim. Jestem zadowolona, bo z tego, co rozmawiałam, no to faktycznie dużo osób się stawia i większość kategorii, jaka jest przyznawana, to kategorie A, co świadczy, że nasza młodzież jest zdrowa. I tak jest na terenie całego województwa? Tak, jednak przewaga jest tej kategorii A. Faktycznie obowiązek stawienia to wykonuje się mniej więcej w 90-95%, także widać, że osoby podchodzą do tego poważnie. Jeżeli mają taki obowiązek, to stawiają się przed te komisje. To, co mogę jeszcze z tych rzeczy istotnych powiedzieć, z czym jest największy problem, bo przebiega wszystko sprawnie, a problem jest zawsze z kwestią zebrania odpowiedniej komisji lekarskiej, ponieważ są stawki takie, że są nieatrakcyjne dla lekarzy pracujących zawodowo na co dzień, więc zawsze zebranie komisji lekarskiej bardziej wynika ze starych znajomości, przyjaźni tutaj tych osób, które muszą zorganizować i namówienia starych znajomych na to, żeby jeszcze może w tym roku przyszli i za te bądź może niewielkie pieniądze tą komisję zrobili, więc... Będzie miała pani okazję też spotkać się dzisiaj z burmistrzami poszczególnych gmin, czyli Sławy, Szlichtynkowy i Wschowy. Czy wiadomo, jakie tematy będzie pani z nimi omawiała? Ogólnie zaprosił mnie tutaj starosta i faktycznie jest zorganizowane spotkanie z burmistrzami i na tym spotkaniu dopiero dowiem się, z jakimi sprawami chcieliby się burmistrzowie ze mną podzielić, jakie problemy wskazać i będziemy właśnie rozmawiać dopiero na tym spotkaniu. Także ja na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, co burmistrzowie, co im leży na sercu, jakie problemy i z czym chcą się ze mną podzielić.